Siemanko drodzy widzowie, poniedziałek, 4 marca, popołudnie, do południa sprawy, po południu jeszcze też chwilę załatwiałem z papierologią, parę drobnostek miałem do załatwienia, no i po obiedzie sobie przywiozłem tawotnicę z tamtego podwórka, zaczepiłem puk i przyszykowałem się do orki, jadę na pole 2-hektarowe, Zora mnie pod owies, posmarowałem wszystkie punkty, tu elegancko, wszystko, wieżyczkę przesmarowałem, tu też smaruję co jakiś czas na każdym resorze, to tam gdzie mam kalamitki to wszędzie pakuję tawot, kółko, tłoczek od kółka, tak, na pewno będziemy musieli sobie na polu wykonać kalibrację z głębokością. Patrzę, coś tu nie chodzi. Nie, chodzi, dobra. Jest tak skonserwowane, że musi chodzić. Z głębokością będę musiał sobie skalibrować puk na polu. Tutaj mam wszystkie odciągi boczne, wieszaki górnie, wszystko mam poustawiane równo. Lemierzy nie zmieniałem, bo to lekka ziemia, do tego też właśnie będę musiał skręcić, wypłycić półko, wykręcić te dwa widełki od koła. Narzędzia sobie pobrałem, w razie mam tu jeszcze nakładki na lemiesze, używane, bo używane, jedna nawet nowa, do pary mam. Wziąłem sobie szweda, żabkę, grzechotkę, młoteczek, no i co? Będę uderzał na pole. Idę jeszcze sobie wezmę tylko coś do picia, bo zapomniałem. No, widzicie. Smarowany aż tawot kalamitką ucieka. A lubię smarować. Stworzeń tak samo posmarowany. Elegancko, że na sucho nie chodziło. Odkładni nie konserwuję teraz. I moim zdaniem jest trochę lepiej. Musi się wytrzeć tak samo jak po tym zakonserwowaniu jej. Też już kiedyś myślałem, że pod farbą podkładową malować odkładnie, ale zrezygnowałem. Puk był tylko opukany z błota i gitara. Także co? Będziemy widzieli się na polu. Widzicie, tutaj będzie się odbywała akcja wyciąganie. Tak to jest teraz na tej wiośnie. Ciągnik, dosłownie mogę powiedzieć, z nawozem jechał z 40 minut temu, dobre. Może nawet nie. Nie wiem, może około 40, nie, bo chwilę gadałem z sąsiadem z Bolesławowa. Tema przyjechała wyciągać 66 chyba 20, nie wiem jak to, czy 67 dwa jarki. Ciekawe czy ja się nie wpakuję z pługiem na takim dołku na glinie. Tata twierdził, że przejadę. Zobaczymy. Może trochę, o widzicie. Nie widzicie, ciągnik się wpakował z rozsiewaczem amazonką i siedzi. No nic, jedziemy dalej. Tak, dojeżdżamy na pole pomału. Tutaj robiliśmy ostatnio porządek z gałęziami. No zaraz będzie widać, ktoś sobie sztapluje sosenkę. O, goliliśmy drzewa, żeby ładny przejazd był, a nie wszystko po ciągniku wisi. Obciera tylko ten traktor. Najgorzej kombajn. Wjeżdżamy na szuwary. Gwiazdek elegancki.
O, wszystko obcinaliśmy po całej długości pola. Hektary do zaorania. Zobaczymy, jak to będzie szło. Pojedziemy sobie, moim zdaniem, w najbardziej mokre miejsce, bo teraz tutaj to jest piach. Dopiero od połowy działki jest lepsza ziemia, jeszcze po całej długości. Tutaj ta piasek. Tu w tym dołku zawsze jest mokro. No to i teraz być powinno mokro, a zobaczymy, czy gra gitara, czy nie gra gitara. Damy radę. Nie ma tragedii, tata ma łąkę. Łąki nieużytek i zaraz rozpoczniemy sezon 2024 w oreczce. To co lubię najbardziej, orka, oreczka, orunia. Także co, teraz przynajmniej będę mógł pole zaorać znowu, tak jak kiedyś. Na pędzior sobie zaczniemy elegancko. Tego, czego nie dooram, wadzę sobie sobie później gruberem. Dobra, widzimy się za chwilę. Tak, plan taki. Tu sobie zrobiłem dwa przejazdy, narzuciłem na te gałązki, na las, sek, no po sesję w sumie. Jadę też, zaczynam od drugiej strony. Troszkę zabawy, ale to pokażę wam w dalszej części filmu. Dokładnie trochę opytamy. No widzicie, mam taki łuk, może nie zrobiłem idealnie prosto. O, tu mam prosty przejazd i o, zaznaczyłem sobie do końca i ten klin wyoruję na początku, co został. Później nie mam tej zabawy na końcu, bo tam też trochę klinik wyjdzie i tak, ale nie aż taki. Opukamy. Wyczyścimy trochę. Szybciej. Szybciej się wytrą. Widzicie, nie ma tragedii. W miarę szybko to wytarło. Czekaj.
Czekajcie. Zdjęcie. Puknij ziutko, żeby w razie W nie przygniótł. No i tak z parę razy się wyjdzie i będzie elegancko. Także biorę się za działanie i widzimy się później. Jeszcze skoryguję sobie puk na cięgnie. Nie, możemy jedynie spojrzeć głębokość, jaka idzie. To tu może nie będę spłycał, dopiero tam na piasku. Co tu mamy? 20 cm oramy. O, trochę później będę musiał wypłycić. No, także biorę się za działanie. Widzimy się później. No i tak, robimy kolejny przejazd, już po długości drugi przejazd. Przejadę go i wam pokażę. No nie wyszło tak jak chciałem, nie jest prosto, idealnie. No ale najgorsze mam zaorane. Ten klin, który jest... Ziemia fajna. Wilgotna. Elegancko. Klinki się wyorało. No muszę spłycić kółko. Wypłycę koło, wtedy rozkręcę jeszcze puk na cięgnie. Widzicie, muszę tutaj sobie zrobić akcję. Mam nadzieję, że prawie pasuje. Dobra, widzimy się po przerwie. Popuścimy sobie. Popuścimy, kurde, tak. A nie dokręcimy. Usmaruję cały, bo rękawiczek się nie chciało wziąć. Co zrobić? Aha. Czekajcie, już mogę. Raz, dwa, trzy. Z dołem to samo. Dołem robimy ten sam manewr. Dół idzie ciężej. Sobie jeszcze miarę przyniosę. I zmierzę, żeby było jednakowo. Idę po miarę. Co tu w ogóle widać? Też mam dół wykręcony. Idę teraz po miarę to zmierzyć. No, mam tak samo. Mierzę odtąd dotąd 20,5 cm. Tu tak samo, teraz dokręcam kontry i lecimy dalej. No i tak, ładnie dokręcone.
kontry i działamy. Jeszcze opuścimy sobie puk. Rozkręcimy cięgno. Elegancko. Dobra, jedziemy dalej z tematem. No i lecimy teraz fajnie, burzę góra płyciutko. Tak lecimy sobie pomału. Troszeczkę jutro może podeschnie, to zawałuje to mordę. Zanim zawałuje, to sobie przyjadę z gruberem, bruzdy wyrównam na poprzeczniakach. Tam bruzda wyjdzie w środku, dwa przejazdy odmiennie zrobione, tak jak widzieliście. Tutaj sobie ten przyrównam, ten przejazd jeden, też brustka jest. No i co? Działamy! Może coś jeszcze później nagram. No i tak, pola ubywa. Elegancko. Ziemia elegancko nawilżona przez tą zimę. Fajnie, skipki się troszeczkę świecą. Elegancko. Mówię, tu mamy lepszą część działki. Jest dołek i tam już podwórkę, tam już się zacznie tak w porywach od
piątej do wpół do siódmej. Także pole o zmiennej klasie bonitacyjnej gleby. Działamy. No i tak, drodzy widzowie, oramy poprzeczniak pierwszy. Pan już zacząłem, chwilę porozmawialiśmy z Patrycją sobie przez telefon. Ogólnie orka wygląda fajnie, podoba mi się. Równo jak na stole. Troszkę skipki się świecą, ale to nic. Jadę wolno. Wiadomo, już są te bruzdy od wyjazdów, wjazdów. Ale fajnie, fajnie się ora. Wilgoć jest w glebie jeszcze. Nawet na słabszym stanowisku. Tata przyjechał z rozsiewaczem, ma chęć siać po tym, tylko nie wiem, czy mu nie powiem, żeby na coś innego wpadł, na jakiś inny pomysł. Jak mi to zajeździ, to będzie lichota trochę, wam powiem. A to tam ładnie może uprawiło się. Dajcie, bez zatrzymywania może mi się uda. Ciągnika nie trzeba wiele pilnować, nawet po takich góra dół jedzie ładnie, ale nie widzicie, nogą nie dotykam. Gaz ręczny może troszkę dać, bo noga podskakuje. Ładnie to wygląda, mi się fajnie podoba, bardzo ładnie, bez roboty. Taki ciągnik to jest, kurczę, baja. Jak na taką starą babunię, jak ja to mówię, to jest, kurde, Ameryka. Jak wszędzie teraz. Na tamte lata to taki, kurde, wygoda jak do Fenda teraz. Mówię. Elegancko się jeździ, wszystko fajnie. Operator ma wygodnie. Zbyt wiele operować nie musi. A jeszcze, żeby to było niewypracowane, te niektóre podzespoły nowe, niewytarte, nic, bez żadnych luzów, to kurde. Wiecie co? Tu sobie obrócimy puk. Obrócimy sobie puk na postoju. Buja po tej orce. Szkoda męczyć wieżę. To przy tych obroci też się trochę. No i ta 14 akurat 8.2 rok. No promień skrętu ma słabszy niż te pozostałe, bo mówię, ten, ona nie ma wcięcia w ramię. A te pozostałe już miały wcięcie w ramię, nowsze, młodsze od niej renóweczki. Robota cały czas wre do przodu. No co, widzimy się później. Poprzecznik jak już zaorany, teraz muszę sobie tutaj pociągnąć stąd do końca, już po dłuższej części pola. No i widzimy się później. No. Tam trochę jak zaczynałem, dociągnąłem do końca, wracałem. Troszeczkę ten narożnik pola na poprzeczniaku mokry, ale to tam bez problemu.
wybuchło Landinio. I napis Jełat. Drodzy widzowie, oram już poprzeczniaki, godzina 19, jeszcze nie, nawet za 17, 18.43, oram poprzeczniaki i fajranto, ostatni poprzeczniak mi został. Także jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i będziecie na bieżąco. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.